Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na analizę partii dwóch wspaniałych blickarzy. Jan Krzysztof Duda kontra Bartosz Soćko. No ta partia naprawdę elektryzowała podczas Mistrzostw Świata w Szachach Błyskawicznych w Warszawie. No myślę, że partia bardzo, bardzo ciekawa, dużo zwrotów akcji. No i tutaj pragnę przypomnieć, że Bartosz Soćko ograł Magnusa Karlsena w blicu i to sromotnie wręcz, nie dał żadnych szans praktycznie i wygrał korzystał e, niedokładności mistrza świata bezlitośnie e, no Janek oczywiście też jest świetnym zawodnikiem to wszyscy wiemy, e, ale tutaj partia była naprawdę bardzo ciekawa no nie chcę za dużo zdradzać, może przejdźmy od razu szybko do analizy, gdyż działo działo się bardzo, bardzo dużo, moi drodzy e, tutaj Janek rozpoczął C4 E6, Bartosz Soćko, skoczek C3, goniec B4, tak można grać tutaj zamiar czarnych jest taki, żeby tego skoczka po prostu zbić no ale w blicu oczywiście różnie można grać, można eksperymentować z debiutami. Hetman B3 zagrał Janek. Po tym posunięciu czarne zdecydowały się zagrać c5, czyli ustabilizować troszeczkę gońca, a przy okazji pionek zawsze w centrum mile widziany. Skoczek zagrywa na f3, skoczek na f6, sprawa normalna. Pamiętajmy, tu głównie apel do osób początkujących, że rozwój figur jest przede wszystkim najważniejszy. Tak, ja wiem, to powtarzam już dziesięciotysięczny raz w swoich filmach i będę powtarzał to no chyba już do końca, do końca, do końca YouTube'a powiedzmy. A3 ze strony białych, Pio tutaj skoczek został zbity przez Gońca, Hetman wybił, Roszada. Tak mocno oczywiście też się nie zagłębiam w, w debiut, bo nie ma co tutaj za bardzo, znaczy zawsze jest warto analizować partie bardzo dogłębnie, ale na potrzeby właśnie tutaj materiału, nie może to trwać przecież dwóch, 3 godzin. B4 ze strony białych, B6, przypominam, że to jest partia blica, 3 minuty plus 2 sekundy. Goniec B2 tutaj, goniec z Hetmanem, świetnie. Się ustawił, tutaj groźba mata na G7 istnieje, trzeba uważać oczywiście, ale rozwój figur dalej tutaj czarne realizują. I teraz, w tej sytuacji, należało pewnie zagrać posunięcie typu E3, tam goniec E2 i próbować na przykład pionkami tutaj maszerować, aby tego króla atakować. Jednakże Janek, no ciekawy ruch, mi się ten ruch bardzo podoba, jest takim ruchem mega agresywnym, jest to posunięcie G4. Typowe posunięcie, jeżeli na przykład analizujemy dużo partii albo oglądamy dużo partii różnych debiutów, no to właśnie na taki ruch powinniśmy się natknąć i jakąś ideę sobie tutaj w głowie e, zapamiętać. No, cały myk polega na tym, w tym posunięciu, no, że nie można oczywiście wybić pionka, no bo tutaj będzie ma. To jest proste. Czasami jest tak, że jak na przykład Hetman by stał na C2, dajmy na to, to taki ruch też się zauważa dość często, z tego względu, żeby otworzyć tutaj wieżę, która będzie też atakowała mocno króla. W tej sytuacji tutaj Bartosz Soćko zagrał D6. Z planem prawdopodobnie E5. Co jest bardzo ciekawe w tej sytuacji? Ruch E5 jest możliwy od razu. No i teraz tak się zastanawiamy, no ale zaraz, o co chodzi? Przecież pionek podbicie. No tak, wiadomo, że skoczek wybić nie może, to jest jedno, bo tracimy wieżę. Sprawa załatwiona. Co się dzieje po wybiciu Hetmanem? Właśnie. Otóż yy, przede wszystkim szachy to taktyka, moi drodzy. Szachy to taktyka, powtarzam. Yy, no i trzeba taktykę pielęgnować. Przede wszystkim, goniec bije F3. Pionek bije F3 i wieża E8. Sprawa załatwiona. Jakbyśmy to widzieli e, czarnymi, to przypuszczam, że E5 byłoby zagrane. Ja nie mówię, że D6 jest błędem. Absolutnie nie jest błędem, bo tu czarne mają dobrą pozycję wbrew pozorom, bo rozwój figury jest prosty, roszada zrobiona. No, groźby matowe nie grożą, bo zawsze skoczek ucieka na E8. No i właśnie tak się też dzieje G5, skoczek E8 i H4. Janek idzie pionami tutaj ostro. Na co tutaj czarno odpowiadają, skoczek C6 wyprowadza ostatnią figurę, wieża G1. Ruch słuszny, bo tutaj zawsze schodzimy z, tego, z tej diagonali nieprzyjemnej. Posunięcie E5, posunięcie H5. Skoczek zagrywa na C7, no i jest ok. Posunięcie D3. Ten skoczek fajnie też się, że tak powiem, odbija z dobrego punktu, bo na E8 stał dobrze kontrolując pionka. Teraz może się fajnie odbić i wejść sobie do centrum i lepiej tutaj prosperować w centrum tym skoczkiem z E6. No i właśnie ten skoczek tu się ładnie ustawia. Hetman zrezygnował już z tej baterii. Goniec Hetman C3, żeby atakować, i wszedł na D2. No dobrze. Skoczek scena D4. Tutaj szybkie uproszczenia, czyli wymiana, i teraz pytanie, czym, czym wybić. No to jest ciekawe, że najgorsze chyba byłoby zagranie skoczkiem, gdyż skoczek, właśnie, w takich sytuacjach też warto sobie zadać pytanie, czym wybić. I znaczy, dobrze jest sobie z automatu odpowiedzieć dlaczego. Tak z reguły, oczywiście zawsze są wyjątki, pamiętajmy. Bo pytanie, czy skoczkiem, czy pionkiem, czy pionkiem? Co będzie najlepsze? Zdecydowanie w tym wypadku polecałbym któryś, którymś z Pionków myślę że bicie c i e jest w zasadzie takim ruchem praktycznie równorzędnym chociaż pan bartosz soćko muszę przyznać że wybił najlepiej czyli cd otwierając tu wolną nie dla wieży z tego względu że będziemy mieli opcję też przełomu grania pionkiem na d5 wybicie skoczkiem byłoby najgorsze a dlaczego to wiemy wiemy to dlatego że skoczek tu stoi rewelacyjnie on ma tutaj bardzo ładne punkty zaczepienia dlatego nie chcę ruszać tego skoczka i tak sobie można próbować tłumaczyć Grę w szachy, żeby ją starać się zrozumieć, a potem elementy się same będą pewnie składać. Oczywiście bicie pionkiem nastąpiło, goniec zagrał na H3. Ja mam nadzieję, że. Jestem w miarę rozumiany i że komuś to takie analizy pomagają. Taki jest też główny cel tego wszystkiego. Moi drodzy, skoczek na F4, goniec na F1 wrócił, skoczek wrócił. W blicu oczywiście to są takie stare myki, żeby troszkę powtarzać posunięcia i zobaczyć, jak reaguje przeciwnik. No i skoczek wrócił na F4 i goniec na F1 i. Śmiem twierdzić, że tu Jan Krzysztof Duda marzy o remisie w tej pozycji. Wydaje mi się, że tak mogło być, tylko że Bartosz Soćko bardzo odważnie, bardzo ambitnie i zagrywa najlepsze posunięcie w partii. Zdecydował się jednak na zbicie tego pionka na H5. Po tym ruchu E3, bicie na E3, to są wszystko dobre posunięcia. I G6. G6 pilnuje skoczka, pozwala skoczkowi w razie w razie czego uciec. Ryszarda ze strony białych, no i można by powiedzieć, że białe są zadowolone, czarne są w tej pozycji zadowolone, ale pamiętajmy, Blitz, Blitz bardzo dobra reakcja. W ogóle arcymistrz to jest taki tytuł, gdzie naprawdę w tej, w tej partii widać. Wiadomo, zawsze są błędy, ale widać, że arcymistrzowie wiedzą o co chodzi w pozycji, nawet takiej bardzo nieschematycznej w tej sytuacji bym powiedział. I potrafią się odnaleźć. Tutaj. Um, Pan Bartosz Soćko zagrał A5. Najlepszy ruch w partii według silnika czeskomowego, bo jakbyśmy pewnie rzucili jakiś silnik mocniejszy na dłuższą ilość czasu, to pewnie by wskazał jakieś inne posunięcia z innymi planami, ale ten ruch wydaje się bardzo logiczny i bardzo dobry. No, chcemy ugryźć przeciwnika tutaj z tej strony. Wybicie byłoby fatalne, więc no trzeba przepchać pionka. W tej fatalne byłoby dlatego, że wieża się otwiera, to chyba mam nadzieję, że jest jasne. Tutaj Hetman zagrywa na E7. W tej sytuacji D4. No Janek próbuje, próbuje otwierać, to jest też logiczne zagranie, żeby otwierać gońca i wkraść się hetmanem na H8, najlepiej z matem i skończyć partię. W tej sytuacji można by było na przykład spróbować przerzucić od razu skoczka, żeby gdzieś tam się zahaczyć na aktywną pozycję, ewentualnie zagrać wieżę AC8. To są wszystko dobre posunięcia, dobre plany, ale... Nastąpiło D5. Bardzo ostre zagranie, bardzo takie, widzicie: no, pan Bartosz Soczko nie jest człowiekiem, który, nieważne kto siedzi naprzeciwko, Magnus Carlsen, czy trzech Kasparowów, czy dwóch fisherów. Nieważne kto siedzi, e, wiadomo, respekt jest, ale e, na szachownicy jest wojna, czy to jest kumpel z drużyny, czy to jest podopieczny, czy to jest ktokolwiek inny. E, tak e, po tych ruchach wnioskuję, że walka na szachownicy jest najważniejsza i słusznie, i to jest bardzo fajne, mi się to bardzo podoba. Czy e, gramy z kumplem, czy, czy, czy nie, nieistotne, na szachownicy jest prawdziwa walka. To jest piękna gra, moi drodzy. Tutaj e, białe zbiły na E5, pionek zbił na C4, hetman zagrał na C3, widzimy, Janek ustawia się tutaj do... E, Kompletne, kompletnego ataku. Skoczek zagrywa na G7 i ruch E6. No taki ruch jest dobrym posunięciem, to trzeba przyznać. No przede wszystkim chcemy otwierać figury, one są ważne. Pionki czasami w tym przeszkadzają. No tutaj wybicie pionkiem jeszcze sytuację, że tak powiem, trzyma, bo Hetman no, oczywiście broni skoczka, ale robi się już tak mało ciekawie, bym powiedział. Goniec zagrywa na H3. W tej sytuacji wieża F7. No i wieża F7 no jest takim ruchem już błędnym, niestety, dlatego że białe tu przechwytują sporą inicjatywę. Do tej pory pozycja była zdecydowanie lepsza dla czarnych, a w tym momencie nawet równa. Jak można byłoby grać? No, na przykład goniec D5. Scalić pionka, trzymać tutaj na E6 przede wszystkim i próbować coś grać na linii F wtedy wieżami. No i po wieża F7 wieża zagrała z G na F1 i wieża A na F8. No, ten ruch jest ruchem przegrywającym. Tylko że białe tego nie wykorzystały. Yy, od razu powiem, że białe zagrały wieżą na F6 i mi się ten ruch też szalenie podoba. Na pierwszy rzut oka piękne posunięcie blokujące w ogóle te figurki, totalnie. Ale spróbujmy znaleźć taktykę, moi drodzy. Jak zagrać? Można zatrzymać materiał? Otóż ruch, który wygrywa już totalnie, jest to prosta wymiana wieży na F7. Dlaczego? Królem zbić nie mogę, no bo jest bicie na G7. Hetmanem i Gońc i Wieżą, jak zbije, to jest w zasadzie to samo co w partii. Na przykład Wieża bije na E6, to Goniec bije E6. No, bo jeżeli tutaj byśmy wybili Hetmanem, to tak samo bije na E6 gońcem, i na, w następnym ruchu albo daje Matę, albo zdobywam Hetmana. Więc po biciu wieżą jest bicie gońcem, i jeżeli zbije gonie, no jeżeli zbije skoczek, no wiadomo, jest Mat, prosta rzecz. Jeżeli zbije Hetman, no to jest wieża D8. No, jest po partii. Wieża broni tutaj tylko skoczka jedna wieża broni skoczka więc tutaj by trzeba było się zasłonić. No, straty materialne, no to jest koniec partii, jest Mat w dwóch posunięciach. Nie ma co analizować. No niestety, no Jan Krzysztof Duda nie widział. No to się oczywiście narzuca. Wie, że F6 jest bardzo narzucającym się ruchem. Wszystko rozumiemy. Goniec zagrał C8. Ruch obronny. Oczywiście. Tutaj kamienie na twarz, taka poker, pokroły. Pokerowa twarz pana Bartosza no, bardzo dużo daje w szachach, i w blicu nie widać żadnych emocji, więc to mogło fajnie, fajnie zadziałać. Pewna ręka i brak emocji na pewno jest na plus. A4 Hetman zagrał na B4 z wymianą, z propozycją wymiany, na co Janek zagrał ruch E4. Luch, ruch również, również logiczny z tego względu, żeby nie wpuścić skoczka, ale tutaj czarne już mogą nieco odetchnąć. Po wymianie hetmanów, co jest ważne, skoczek zagrywa na H5, i w tym momencie nastąpiło E5. No, ruch E5 niestety jest no, błędem białych. No, błędy z błędami. Taki jest blitz. Jak należało zagrać na przykład? Białymi e, na przykład wymiana byłaby bardzo ciekawa. No tutaj, e, oczywiście, wybicie królem byłoby najlepsze i potem biały mogły wstawić gońca na E5 z takim, no, niezłym paraliżem pozycyjnym. E, no ale, mimo że dwa pionki są mniej, tu biały mają lepszą pozycję. Miałyby. Jeżeli byśmy wybili wieżą z kolei, to bardzo ciekawa taktyka powstaje. Dosyć prosta i, i miła dla oka. Mianowicie wieża D8. I powierza F8 jest wieża C8. Po wybiciu goniec E6 i zdejmujemy później wieżę w następnym ruchu z figurą więcej No więc w tej sytuacji po ruchu E5 jak grać? Jak zagrał tutaj, jak zagrały czarne? a czarne zbiły po prostu wieżę. No właśnie taki ruch błędy, bo tutaj, błędny, bo silnik mówi no dobra, bierzemy jakość, mamy przewagę materialną. Pionek zbił z G. Wieża zagrała na E8 broniąc pionka, żeby oswobodzić troszeczkę gońca. wieża D6. E, tutaj h5 nastąpiło. No i groźne piony mogą maszerować. Wieża wzięła pionka, wiadomo, tutaj białe próbują e, jakieś kontrszansy szukać. no Szukają tej kontrszansy, no bo w innym wypadku zostaną zmiażdżone przez te piony. Między innymi G5 nastąpiło, na co wieża C6, G4 na gońca, szybciutko, goniec f 1 bardzo ważny ruch, bo po gońcu G2 tutaj czyhają kolejne e, nieprzyjemności, pogoniec B7. Goniec B7 właśnie teraz zagrywa, wieża C4, w tym momencie wieża C8 z próbą wymiany, goniec wybija pionka. No, i jedyna szansa tutaj białych to właśnie te dwa pionki wolne. Z kolei tu są też dwa pionki wolne, kto pierwszy, ten lepszy. Czarne idą. Czarne zagrały H4, Janek wymienić wieżę musiał w tym wypadku i goniec zagrywa na 1. Jest jakość mniej u białych, pozycja końcówka w ogóle jest no taka. Bardzo zwariowana i niełatwa. Przewagę mają ogromną czarne, a silnik widzi oczywiście obronę i widzi zwycięstwo dla czarnych. No i jak poszło dalej? No, mianowicie g Posunięcie G3, posunięcie A5, goniec B7. Tutaj widzimy już są groźby. No więc goniec zagrywa na H3. Bardzo ważny ruch, bo raz, że tutaj atakujemy. A po ruchu G2, możemy gońcem zagrać na F2 i bronić punktu G1. W tym wypadku, w tej sytuacji, wieża dała szacha na C7. Król D2, goniec D5, aby obronić E6. To jest ważne. Ruch B6, to są wszystko dobre ruchy. W ogóle co ciekawe. Silnik szachowy pokazuje i mówi remis. To jest pozycja remisowa. Jestem przekonany, że jakby w tej sytuacji, tak powiedzmy, jakiś taki losowy arcymistrz nawet, miałby do... ocenić tę sytuację, nie zagłębiając się zbyt mocno. Przypuszczam, że nie oceniłby tej sytuacji na remis. No, powiedzmy, dalibyśmy mu minutę czasu. Tak, tylko zerknąć okiem, tak? No bo tutaj było kilka sekund na ocenę. W zasadzie nie wiem, czy jest sens oceniać, tylko trzeba wykonywać ruch. E, niestety, no, silnik niestety właśnie mówi, że, że remis, ale ludzie tego nie widzą, moi drodzy. A6 nastąpiło, bo bierze C5, bierze B5, no i ruch A7. Niestety ruch przegrywający dla Janka. Przede wszystkim. Trzeba grać B7. Dlaczego B7 jest ruchem lepszym? No, z tego względu, że tutaj wieża musi być przyklejona do tego pionka, bo pionek zawsze ma opcję zagrania B8, a jak gramy sobie ruch A7, to goniec i tak mimo wszystko kontroluje te dwa pola, więc wieża ma pewną swobodę. Tak bym sobie to tłumaczył na szybką taką ocenę, no ale poszło, mówię, na przykład po B7, na przykład po król F7, żeby bronić piona, goniec był swobodny i tam opcja jest wymiany, oczywiście, na Poświęcenia na B7, no tutaj król E3 i król albo może zmierzać w, to, w tę stronę, albo w tę stronę po te pionki, i już jakaś swoboda gry tutaj białych istnieje. Pozycja równa tej sytuacji, ale poszło A7 i w, tej, w tym momencie wieża wzięła po prostu piona, na co białe zagrały królem na E3, wieża A6 po kolejnego piona. Jak dobrze niektórzy wiedzą, pan Bartosz Soćko bardzo lubi brać materiał, no i to czyni. Król F4, wieża wzięła piona, czyli piony zniknęły, Pozycja jest wygrana dla czarnych. Król idzie na G5. Jakąś jedyną szansę tutaj szukają białe. No tutaj Janek chyba był zrezygnowany w tej sytuacji. No ale jeszcze zrobił kilka ruchów oczywiście. Wiadomo, trzeba próbować do końca. Wieża zagrała na 4 Król G6. No i teraz w tej sytuacji jest silnik ocenia minus 8,5. Czeskomowy silnik. Ale czarne grają G2. I ocena się zmienia do minus 1,5. Nadal czarne mają tutaj wygraną w kieszeni. Ale prostszym zagraniem, żeby wygrać tę pozycję, byłoby zagranie goniec e4, szach, król g5 i koniec f5. Problemy czarnych znikają wszystkie i bardzo prosta gra się klaruje. Wymiana gońca, te piony tutaj z pomocą wieży mają szansę szybko dojść. Ok, g2 nastąpiło, no jak grać? f7 z szachem w trąconko, tutaj król f8, jakże to piękne posunięcie. No i teraz, no właśnie. Jan Krzysztof Duda zbił gońcem na G2. Minus 3 ponad dla czarnych, czyli wygrana pozycja. Po biciu na G2 gońcem jest plus 5,5 dla białych. Niesamowita ocena. Z ruchu na rok się wszystko, wszystko się zmieniło. Jeszcze tylko po gońcu G2 wskaże y, drogę do wygrania pozycji czarnymi. Mianowicie trzeba było dać szacha. Król f6. Oczywiście to mi się łatwo mówi, gdy analizuję. W blicu jest zupełnie inaczej, trudniej. Bierze f4, szach, król g5. Chodzi o to, że jak król zejdzie, no to oczywiście tutaj możemy wybić. Jeżeli król g5, to możemy dać szacha, król g6. No i wystarczy wybić tutaj na przykład na f7. I żadnych problemów nie ma. Czarne powinny sobie w tej sytuacji poradzić z, ze zwycięstwem. Jednakże tutaj pan Bartosz Soćko wziął tego gońca. A pozycja jest teraz przegrana dla czarnych. Dlaczego? Goniec d2. Moi drodzy, grozi zagranie goniec H6 i zdrobieniem Hetmana. No właśnie. bieża dała szacha. Król F6. Bierze zagrała na G7. I Janek dał mata na B4, moi drodzy. Pozycja niespodziewanie się odwróciła. Jan Krzysztof Duda wygrał tę partię, ale jak sami widzieliście, sporo błędów było z jednej i z drugiej strony, ale. To jest, te, te takie szachy są piękne, i trzeba przyznać, że nasi zawodnicy tutaj bardzo dużo emocji nam e, dali w tej partii e, i pokazali ciekawe motywy, za co serdecznie dzięki. Również dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć.